Kłaś. Masz brosztar. Windzia. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Cheveral z tej strony. Far Cry Primal. Chata Dacha. Która idzie pod nóż w końcu. Tak więc jesteśmy tutaj u nas w wiosce. Naszej kochanej wiosce Windzia. Już przez chwilę zwątpiłem, że nie ma dacha, ale jest dach. Będzie dach. Ciekawe, czy to mi coś da? Kontynuuj opowieść dacha. W sumie wiecie co? Dobra. 3000 punktów doświadczenia. Będą punkty? Oczywiście, że tak. I to plus 2. Czyli łącznie mam 4 punkty, tak? Prymitywne leczenie. Czy mnie interesuje to, czy może co innego? Tu mnie chyba nic nie interesuje, nie? Te leczenie, no bo to jednak... Ajajajajajajaj, nie wiem. Tu też 4 punkty. Dobra, na razie nie robię nic. Okej, gadamy z dachem. Zobaczymy, jak tam jego głowa. Ale sądząc po tym, że już nie ma jej opatul... No halo. Chciałbym z tobą porozmawiać. Ziomet... O! O, Balhumansin. Da, Sushalhain. Swasar, Wana. Udan. Daguach. Tam, Malshazar. Guanarch. Manu, da. Laxewa. Na. Malshazar, Jarta, Laikwa, U, Swasar, Guan, Urus, Salwaya. Siostry ognia. No dobra. Tak właśnie. Ty, ale czemu ty mi to zlecasz? To jest... Wydaje mi się, że to jest... Czekajcie. A nie, to jest co innego. Trzy mordercze siostry Izilla. No królu złoty. Dobra, to najpierw to zrobimy. Ten... Po prostu te wgrywanie tutaj to czasem... Dobrze. Dobrze, moje małe pimpusie. A jeszcze jedno. Jeszcze na niego ten? Aha, nie polowałem na wielką szramę, dobrze. A co on robi? Wystarczy warcza, aby ostrzec przed pobliskimi wrogami i drapieżnikami. Odkrywa w menu mapy 350 stóp terenu wokół ciebie. Aha, a ten nie wiem co robi, ale ten to jest taki, wiecie, zwiadowca. Fuck a shit, nie to. Dobra. Zatem pędzimy. Pędzimy, aby ostatecznie zakończyć tą historię dacha naszego ulubieńca, wbrew pozorom. Kamień południa, bardzo dobrze. To skoro to jest kamień południa, to jeszcze tutaj powinno być coś. Wiem, że jest pełno prawie, no ale jakoś tak wyszło. Nie, wiecie co? Nie to. Inwentory, umiejętności. Najpierw... to, wytwarzanie strzał. Będziemy teraz 8 strzał zamiast 4 wytwarzać. A to oznacza, że możemy się bawić z łukiem. Bo jest ładny nawet ten łuk, ale... A to moi.
Nie zabiję. Zasrany orzeł gdzieś tam był. Gdzie jest ten drugi? No i bardzo dobrze. Pełny zasób. Dobrze. Idziemy zabić te siostry mordercze. Zobaczymy, co to za chędożone baby. Tędy sobie przejdźmy, bo to trzeba jakoś pod górę wejść. Ty, ale wiecie co? Tak teraz sobie właśnie jedną rzecz obmyśliłem. Tak jak teraz stoimy, prawda? Wybaczcie, już drugi odcinek pod rząd, tak więc wiecie. Wiecie jak to jest ze mną. Ale stoimy i czasem słyszymy tutaj jakieś te krzyki, tak? Wiecie, że to jest nawet... Początkowo mnie to irytowało, bo stwierdziłem, że no ale no jak to? Jakim cudem kuźwa słyszę krzyki, które są, nie wiem, oddalone x tam... x metrów ode mnie, ale... Niech się bawią. No. Oj, nie udało się. Ten, jaką mam twarz po prostu zajechaną życiem, nie? Chyba się nie udało. Jedna nie żyje. Niech się zeżrą te pszczoły. Patrzcie, jaka wytrwała. Dobra. Tu jest ta jedna. Tu będzie ta druga, tak? Tak, tu będzie ta druga. To oznacza bardzo złe rzeczy. Jak wezwano pobliskich wrogów, to już nie chcę tego. No. Dobra, tu jest jeszcze jakaś menda mała, która prawdopodobnie i tak już... No właśnie, nie żyje. Dobra.
Oj, przykro mi, jeśli jesteś zwykłym śmiertelnikiem, no ale zadarłeś nie z tym, co trzeba. Okej, czyli co? Czyli ja mogę do niego wrócić, tak? Powiedzieć, że jest super ładnie, pięknie i być wolnym, jeśli chodzi o jego historię. Nie, może harakiri popełni czy coś. Chociaż z dwojga złego to harakiri, to wiecie, było bardziej tam w Japonii, w tych takich azjatyckich krajach. Wejście do wioski. Tak, wiem, że nie może. Zobaczymy, co powie. Co ty kuźwa zrobiłeś, Hul? Znaczy, dal. Dach. Tabal. Malchasar. Mubalasar. Kapalpur. Guardu Martipar. Takar. No dobra, no tak się kończy historia Takara. Znaczy, Boże, nie Takara, tylko Daha. Co niekoniecznie mi się to podoba. Ale jeszcze ten coś chce ode mnie. Automatycznie mi się to odblokowało. Ciekawe, co mu było. Pewnie miał jakiegoś tętniaka, wydaje mi się. No, znowu ten. Budakwala! Yarsh! Urki Palhu Huinjo White! Urki Chamana! Damshadaha! Manta Quabrashtar! Urki Winja Quayauga! Samapai Chadathmas! Huh? No dobra, czyli on dołącza do naszej wioski, czy co? Bo teraz nie za bardzo kumam. No to wychodzi, że teraz on tutaj będzie. Mogę jeszcze z nim gadać? Jaki on ma w ogóle ci rzemki? U was kozi pyty. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? No nie, nie mogę. Misja wioski. A jeszcze jedną rzecz. Umiejętności to wiem o tym, że tu mam, ale... podwójna przynęta. W zasadzie to nic lepszego to ja tu nie mam. Wieś. No nie, prawda jest taka, że będę mógł budować tylko i wyłącznie Hateroshaniego. Dobra, kochani. To się nie ma co bawić.
się nie ma co bawić, tylko jeszcze... A, jedną rzecz. Zapisz. W ten sposób. Wiecie, ja cały czas drżę o to, ażeby mnie odłączyli prądu. Bo tak jak powiedziałem, albo pisałem, nie pamiętam już, robią u mnie na klatce, wymieniają elektrykę całościowo. I do 27 maja możliwe jest po prostu takie chwilowe, wiecie, braki mocy. Na przykład w momencie, jeżeli oni uprzedzają, tak? Oni uprzedzają, bo dzwonią do ciebie i mówią, że za chwilę odłączą prąd na, dajmy na to, te pół godziny, godzinę. I żeby się przygotować, tak? A jeżeli nie mam je w domu, to automatycznie... Czekajcie, jak to teraz tędy pójdę chyba, co? Co chciałem powiedzieć? No, a jeżeli nie mam mnie w domu, no to automatycznie każą odłączać wszystko. Guźba, wielki niedźwiedź niepotrzebny. Każą odłączać wszystko. Kurwa, goni mnie. Czerwony liść zawsze na propsie. No, a jeżeli nie ma nikogo w domu i nie mogą ostrzec, no to każą po prostu odłączać takie ważniejsze urządzenia z gniazdek, nie? Na zasadzie, żeby jak tam przywrócą zasilanie, żeby nie było jakiegoś tam spalenia danego przedmiotu, tak? Czy tam rzeczy. Ach, kurwa, powiem wam. Masakra jest, jak oni zaczynają wiercić. Wybacz, stary, ale stałeś mi na drodze. Jak oni zaczynają wiercić, to można opiździeć. Bez kitu. Mam, przykładowo, mam na drugą zmianę. No to dobra, załóżmy, mogę sobie tam pospać do tej 9:10, tak? Jak ten. A co ty, nie ma takiej opcji. Ósma godzina. To, co słyszeliście na vlogu, który ten był z okazji 1000 widzów, to jest bania mała. Swoją drogą, o, ja cały czas pamiętam, kochani, o tym Q&A. Ej, to jest chyba ich obóz. Cały czas pamiętam o tym Q&A, tylko że no na razie nie mam kiedy zrobić tego tak, jak chcę, żeby to wyglądało. A wolę zrobić coś lepiej, aniżeli gorzej. Wiecie, o co chodzi. Zobaczmy, czy ja mogę tędy wejść. Tam na górę. Nie, nie mogę. Dobra, to może sobie... W ten sposób. No i dobra. To jest ten obóz Izilla, tak? Zobaczmy, jak ich dużo jest. Bo na razie nie ma tragedii, ale to jest wielkie. To jest cholera wielkie i to może być zdradliwe i to mar... Bardzo. Ależ oczywiście, że Sowa jest zbyt daleko. Ja nie wiem, czy ja też... No właśnie. Dobra. Tą dwójkę zarazimy.
Tą dwójkę też zarazimy. Niech oni się tutaj bawią, co? A jeszcze tego zarazimy. A, fuck. O, 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 tutaj tak ładnie. Byle dolecieć. Tak wezwano pobliskich wrogów, więc mam przerąbane. Ale oni wiedzą, oni już nie są głupi, kurczę, że ten... że są atakowani. O, 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 tutaj. Jezu, szybciej. Dobra, ubiłem go. No właśnie. Ja źle stanąłem, strasznie źle stanąłem, ale nic się nie stało. Dobra. W ten sposób. Czy mi tutaj łuk coś da? Wciąż mnie widzą. No nie, no to by było samobójstwo teraz schodzić, wbrew pozorom. Czy oni coś rzucają z góry? Nie, no raczej nie. Zobaczymy, czy uda mi się, wiecie, zrobić to bezkontaktowo. Ej, o, jest tutaj jeden ziomek. Ej, 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 ej. Dobra, ten zginie. Tutaj jeszcze mamy ekipę. Oni niech walczą między sobą. Czy my coś tu jeszcze mamy? Sprawdźmy, tu wszystko nie żyje. Nawet bym powiedział bardzo ładnie, że nie żyje. Tu jest jeszcze jaka ekipa. Aj! Aj! Minimalnie mi zabrakło. Minimalnie mi zabrakło, żeby ich tam, wiecie, zarazić tymi bombami pszczelimi. Chyba, że jednak się udało. Ale to i tak już jest, to są niedobitki, więc zaraz to schodzę tam na dół. No i dobra. Tutaj jeszcze się ziomki, kurde, biją. No dawaj w dół, bo ja chcę cię zaatakować. Chyba się zbugował.
A to jest Roshani! A, to dlatego nie mogę cię atakować. Dobra. No to schodzimy, moi drodzy. Zabić Roshaniego. Trochę mi nie wyszło. To jak ja mam tam... Ej, ja chcę na górę wejść, przestań. A to jest banalne. To ja więcej się namęczyłem z udam. Błagam, na serio, no ja się bardziej udam na ten. Namęczyłem. Ach, Darwinga! O hej, my klepi ma głowa! Winja warata. Zila Santa Dacia magam. Santa Izila sus dugistaris batari. Susolhain winja dagwash. No susolhain guana. Purkalash! Winja purkalash dacia. Da hata. Kuti hustor. Dacisla. Purkalash dacisla dachaita. Uno guash. Wash! Ty wędzia mim głama! Wędziam właśnie. To jest właśnie to. Szczur. Tonący szczur się ten. Jak to było? Nie wiem, coś tam, że. Szczury, nie wiem, odnośnie tego, że szczur zawsze jak tonie, to się chwyta tego, czego nie trzeba, czyli w tym momencie zdrady, nie? Kłaj szładarcia gwajfa! Izila pasti. Prosta, krótka piłka. Tacisla, ty bara. No to jak dasz broń, to wtedy ci wybuduję chałupę, no. Kalasz. Aj, minasiam suszorin. Umana! Naszan hamagam! Co trudno dychać, stary? Przecież to nie jest... szczelne jakieś, czy coś. Karbasz twarz, barabasz. No. Dobra, teraz tak. O proszę, jak łatwo się tutaj wytwarza teraz wszystko. Tu mamy rój pszczół. To i zaraz będę mógł ognia tykwy ogarniać. Ale mnie co innego interesuje. Dobra, pogadajmy z nim. Ci walkał się misu fumajga! Aj sim lausta! Muci sakusz wędzia! Kurwa, zdrajco. Tahaj salwaja. Umana! Nie, kauczata. Oho. Izilaj saszman. Palatra szwagaj. Masi wantar saszman dramasz. A szaugas dajczasz. Saszman. Tasiata. Nu palhu wędzaj hatra da hata. Psu gałżata. Ma u. Warsi suman,
Umana! Sprzeda wszystko, byle kuźwa tą klatkę opuścić. Masakra. Dobra. Kochani, wytwarzanie. Ogniotykwy, mogę. Ogniotykwa. Tak więc to mamy już na maksa. W zasadzie to wszystko mamy na maksa. Umiejętności. Sprawdźmy, jak z umiejętnościami stoimy. Dwa punkty. Odporność na ogień. To się chyba przyda, co? Podwójne ogniotykwy. Ale to i tak muszę chatę zbudować i pewnie... Masakra, czekaj ta. Wieś... Nie, co ja próbuję? O, ogniotykw jest 8. Gliniane naczynie. Dobra. Ja muszę iść do wioski. Ja! Karusz! Muszę do wioski podejść, bo chcę jedną rzecz zobaczyć. A w zasadzie jedną rzecz wziąć stamtąd. Tutaj te moje nagrody kocham. Nie, to nie tędy. Ciągle błądzę w tej jaskini, no. Tu? Nie, to nie tu. Wytyfy! A bo to nie jest moja jaskinia, to jest ta jaskinia Dacha. Szkoda troszkę, smutno tak, że się skończyła jego historia, prawda? No nie sądzicie, że jakiś taki... No ja nie mówię, że to happy end ma się stać, ale wydaje mi się, że miał jakiś guza, jakiegoś guza mózgu, wiecie, i dlatego umarł. To sobie też zapełnię. Czekaj, czy ja coś tutaj... Północny żółty liść, to mi się też przyda. Dobrze. To na wszelki wypadek weźmiemy jak najwięcej. Północna glina, z tym to jest największy problem. Masakra. No i dobra, skóry zwierząt to mnie nie interesują w sumie. Ulepszenie zimowego odzienia, no to już mam na maksa. Tak więc i tak... I tak chuje moje dzikie węże będą. Dobra. Co nam zostało tutaj? Pokonanie ziemi Izilli. Do rozbicia bramy potrzebujesz siły mamuta. Tylko Tensai może przygotować cię na starcie z Batarii. O, proszę bardzo. A czy ja już mam od Tensai'a jakąś to? Jakieś zadanie? Nie. Czyli jeszcze jestem za słaby, widzicie? Muszę robić tutaj te zadania poboczne. Okej. Roshani. Wiecie co, to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Żeby jakoś tam mega nie przedłużać. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. A ja sobie od razu też zrobię przerwę małą, bo to jednak godzina już na kompie. To powinniśmy robić co godzinę właśnie przerwy. Przynajmniej tak jest zalecane. Wziąć, rozruszać się, wiecie o co chodzi. Żeby też oczy odpoczęły. No ale dobra, wracając do tego. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej, ażeby więcej osób się dowiedziało o kimś takim jak Cheveral. I przypominam, jeżeli nie wiecie, istnieje grupa na Steam Gryzonie Cheverala. W opisie tego filmu macie link do niej, tak więc śmiało dołączajcie i tam się udzielajcie. No i to by było na tyle, no co, zapraszam na następne odcinki z serii Far Cry Primal. Pozdro, Cheveral. Hej, hej!